Cześć! Przed Tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Bing Crypto, Binance kontynuuje walkę z szerzeniem strachu i niepewności wobec giełdy, a amerykańscy senatorowie przyglądają się finansom. Trzech amerykańskich senatorów poprosiło dyrektorów Binance o dostarczenie dokumentów finansowych oraz zgodności w celu obrony zasadności modelu biznesowego i praktyk Binance. Pismo napisane przez senatorów Elizabeth Warren, Chrisa Hollena oraz Rogera Marshalla wzywa o dostarczenie dokumentów dotyczących struktury korporacyjnej oraz polityki KYC Binance, a także informacji o relacji między firmą a jej spółkami zależnymi w odniesieniu do klientów z USA. Jak wynika z artykułu, senatorowie uważają, że Binance uniknął nadzoru regulacyjnego w Stanach Zjednoczonych, tworząc oddział z ograniczonymi usługami do obsługi klientów w USA, a także, że fundusze należące do klientów Binance US przechowywane były w spółce holdingowej Binance na Kajmanach. Na tapecie znalazł się również raport agencji Reuters z 2021 roku, opisujący przeniesienie 400 milionów dolarów Silvergate Capital na konto firmy handlowej zarządzanej przez dyrektora Binance, jako dowód luźnego podejścia firmy do zarządzania funduszami klientów amerykańskich. Senatorowie przedstawili w zeszłym roku projekt ustawy, który ponownie sklasyfikuje niektóre firmy kryptograficzne jako firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi, aby objąć je ustawą o tajemnicy bankowej, a także zmusić do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jak możemy przeczytać na Cointelegraph, całkowita kapitalizacja krypto spada w wyniku kryzysu Silvergate Bank. Choć rynek kryptowalut doświadczył spokojnego miesiąca w lutym, podczas którego kapitalizacja wzrosła o 4%, to strach przed presją regulacyjną wydaje się wywierać wpływ na zmienność rynku w marcu. Analiza techniczna wskazywała na tendencję wzrostową całkowitej kapitalizacji rynku krypto przez ostatnie 48 dni, ale jak widać nie wszystkie trendy trwają wiecznie i korekta ceny o 6,3% 2 marca wystarczyła, aby przebić się poniżej poziomu wsparcia. Jak widać na wykresie, trend wzrostowy zapoczątkowany w połowie stycznia został przerwany po tym, jak Silvergate Bank, czyli główny gracz na rynku krypto, odnotował spadek jego akcji o 57,7% na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych 2 marca. Silvergate ogłosił także dodatkowe straty oraz nieoptymalną kapitalizację, co potencjalnie może wywołać panikę, nagłe wycofywanie środków przez klientów, co z kolei może doprowadzić do wymknięcia się sytuacji spod kontroli. Silvergate dostarcza infrastrukturę finansową dla największych na świecie giełd kryptowalut, inwestorów instytucjonalnych oraz firm zajmujących się wydobywaniem kryptowalut. Sytuacja spowodowała spadek ceny Bitcoina o 4,5% oraz Ethereum o 4,8%. Tylko 6 z 80 najlepszych kryptowalut zanotowało pozytywne wyniki w ciągu ostatniego tygodnia, w tym m.in. EOS wzrósł o 9% po ogłoszeniu uruchomienia ostatecznej sieci testowej dla Ethereum Virtual Machine 27 marca, a Immutable X zyskało 5% po tym, jak umożliwiło integrację z Unity SDK. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Jak donosi Watcher Guru, Apple opóźnia uruchomienie aplikacji Uniswap Crypto Wallet. Gigant technologiczny Apple z niewiadomych przyczyn opóźnia uruchomienie aplikacji portfela kryptograficznego Uniswap Labs. Taką przynajmniej informację podała firma stojąca za czołową zdecentralizowaną giełdą na sieci Ethereum. Jak możemy przeczytać w artykule, rzecznik Uniswap Labs w rozmowie z CoinDesk powiedział, że Apple nie przedstawiło wyjaśnień dla braku zatwierdzenia aplikacji. Jak mówi, odpowiedzieliśmy na ich wszelkie obawy, odpowiedzieliśmy na każde pytanie i zapewniliśmy, że w 100% przestrzegamy ich specyfikacji. Wcześniej Apple zablokowała aplikację e-mail, która wykorzystywała technologię ChatGPT. Jak czytamy dalej, Apple bardzo pilnuje, jakie aplikacje kryptograficzne udostępnia w swoim sklepie. Z uwagi na nieścisłości regulacyjne w sektorze kryptowalut oraz listę zatwierdzonych przez Apple giełd, jest raczej mało prawdopodobne, aby aplikacja oparta o zdecentralizowaną giełdę otrzymała zielone światło od Apple na uruchomienie aplikacji mobilnej. Planowana aplikacja miała być portfelem typu self-custodial, czyli takim, gdzie to użytkownik sprawuje pełną kontrolę nad swoimi środkami poprzez posiadanie klucza prywatnego do swojego portfela. Dodatkowo ma umożliwiać handel tokenami z giełdy Uniswap. Kierownik projektu Uniswap Labs, Khalil Capuoso, powiedział, że Apple działa na podstawie zbioru zasad, do których nikt nie ma dostępu, co czyni cały proces coraz trudniejszym.
Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak giełda kryptowalut, na której łatwo kupisz kryptowaluty poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przy użyciu swojej karty płatniczej. Znajdziesz tu także platformę SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Poniżej znajdziesz największe zagraniczne giełdy kryptowalut oraz giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy. Oprócz tego znajdziesz sekcję poświęconą instrukcjom i poradnikom, skąd dowiesz się m.in. jak kupić Bitcoina, jak obsługiwać portfel MetaMask, czy jak stawiać swoje pierwsze kroki w stakingu oraz farmingu. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!